Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Przewodnika po Bloodborne. W tym odcinku my to co zajmiemy się rytuałem kielicha niskiego numeru oraz najcięższym rytuałem kielicha głębokości czwartego, czyli Defiled numeru. To jest naprawdę już... To jest poziom kielicha, w którym większość z was pewnie sobie daruje platynę, no ale zobaczymy, może wam się uda, mam nadzieję, że tak. Staram się wszystko w miarę sensownie wytłumaczyć, aczkolwiek pamiętajcie, będzie to zdecydowanie najtrudniejsza część całego tego poradnika. Zanim ruszymy do niskiego numeru, potrzebujemy zmienić sobie jedną runę. Zamiast bestii wrzucę sobie oko. Głównie dlatego, że będę chciał zdobyć tutaj rytualne krwi poziomu czwartego. Bo niestety nie możemy zdobyć wszystkich ze skrzynek, potrzebujemy jedną dropnąć. I one lecą z każdego przeciwnika większego, czy jakiegoś tam porywacza, jakiegoś przeciwnika, który broni dźwigni do otwarcia, do walki z bossem. Stąd też ta runa oka nam się przyda, bo mamy wtedy większą szansę na dropnięcie tego i nie musimy się martwić zbytnio farmieniem tego non-stop. Polecam założyć jedną runę oka i dzięki temu bardzo, ale to bardzo wam to ułatwi zbieranie tych wszystkich run. Poza tym, czy ja mam wystarczająco grudek bestii, mogę sobie dokupić w sumie jeszcze z 4, z 5... Kupmy sobie 6 od razu, na zapas. Pięknie, dobra. Możemy iść. Możemy sobie rytuał kielicha. Jest to już trzecia głębokość. Już przeciwnicy będą nieco mocniejsi, będą mieli troszeczkę więcej HP i będą też zadawać dużo, dużo więcej obrażeń. Zwykłe mapki będą w stanie was normalnie pokonać też, dlatego tu już zalecam ostrożność, po prostu. Jak wspominałem wcześniej, ponownie nie martwimy się o zbieranie niczego innego poza potrzebnymi przedmiotami do rytuału kolejnego kielicha. Dlatego też robimy sobie taki ala speedrun prosto do dźwigni, która pozwoli nam właśnie dojść do bossa. I ten kielich już po raz pierwszy będzie miał 4 warstwy. Bardzo wchodzimy sobie do przodu, po prawej stronie mamy drabinę, wchodzimy na górę. Biegniemy sobie przez te drzwi zaraz obok drabiny. Po prawej stronie od razu za ścianą mamy wroga, który zrobi wam taki małą zasadzkę, dlatego polecam go od razu zabić. Skręcamy na lewo. I teraz idziemy w prawo. Tutaj właśnie, gdzie ten pająk spadł nam z góry. Zabijmy Bell Maiden, żeby nas pająki potem nie ganiały po całym tutaj dungeonie. Schodzimy na dół. I mamy pierwszą dźwignię. To już jak widzicie, mamy nowych przeciwników. Mocno przypominają jakichś tam rycerzy z Dark Souls. I właśnie z tego typu ziomeczków też możemy dropnąć rytualną krew poziomu czwartego. Ale ich jest tutaj sporo po drodze, przy następnych warstwach, dlatego nie musicie wartmić akurat na tym konkretnym. I się otworzy się sobie dźwignię, możemy się od razu wrócić. I mamy pierwszą walkę z bossem. Ten boss to będzie znowu tych trzech grubasków. Tylko będą mocniejsi, jest mniejsza arena i bardzo łatwo będą w stanie was pokonać, jeśli będziecie nieostrożni. Zadają dużo więcej obrażeń. Dlatego też proponuję tutaj ewentualnie parować, jeśli macie okazję, jeśli chcecie, jeśli umiecie. Śmiało, to wam pozwoli nieco sobie ułatwić robotę. Odpalamy się. Polecam sobie wyciągać mniej więcej, chociaż pojedynczo troszeczkę ich. Nie od razu wszystkich trzech naraz. Jak widzicie, już pół HP na hita praktycznie. Dlatego też no, jest troszeczkę ciężej. Jednego mniej. Drugiego mniej. Jest tylko jeden ziomeczek z pistoletem. Niestety nie trafiłem tak jak chciałem, ale dobra, trudno. No, o mojej ilości HP to sobie zaraz poszaleję. Tak jak wspominam właśnie, już tutaj te moby biją dużo. Mają troszeczkę więcej HP, ale już biją dużo, dlatego raczej zalecam ostrożność. No i po pokonaniu pierwszego bossa schodzimy sobie dalej. Mamy drugą warstwę. I też ja też dużo więcej obrażeń bym zadawał, gdybym faktycznie posiadał builda, który by działał dobrze z rozprowaczem, bo tutaj naprawdę warto by było mieć, moi drodzy, przynajmniej 25 umiejętności, ja niestety mam tylko 13. Okej, druga warstwa. Schodzimy sobie na dół od razu.
Jedziemy prosto przez korytarz. Trzymamy się lewej strony. Do końca tunelem. Znowu trzymamy się lewej strony w korytarzu, żeby nam ślimak na łeb nie spadł. Co za cholerny szczur. Po drabince na górę. I przez most. Na górze mamy dźwignię. Zabijamy tego typeczka, bo z niego mamy właśnie szansę na zdobycie krwi rytualnej czwartego poziomu. Niestety się nie udało, trudno. Otwieramy drzwi. I wracamy do lampy. W tej części, moi drodzy, będziemy mieli jeszcze dwie szanse na zdobycie tej krwi. Jeśli teraz otworzymy sobie te drzwi po prawej stronie, to mamy treasure room przed samym bossem. Od razu go otwieramy. I tutaj mamy dwóch porywaczy. Z każdego z nich możemy również dropnąć tą krew. I to będzie... Trzeba najlepiej zabić po prostu obu, bo musicie mieć przynajmniej jedną dodatkową. Jeśli uda nam się zdobyć nawet dwie, to macie dużo łatwiej. Teraz pokażę wam jeden trik. Jeśli nacisniemy sobie X i od razu transformujemy broń automatycznie. Nie udało się, więc chodzimy na górę jeszcze raz. W taki sposób, jak ustaniemy animacją na drabinę, to jak teraz wyjdziemy i wejdziemy do gry, to będziemy właśnie na tej drabinie. To jest taki właśnie fajny trik. Transformujemy broń, od razu naciskamy X w tym samym czasie. Jeśli nasza postać ustanie tak dziwnie na drabinie, to wtedy mamy zapisany tak jakby checkpoint. To za chwilę wam też pokażę. Pierwszy porywacz. Serio? Naprawdę? Proszę cię. No. Ale on laczki. Tak fajnie miał wejść. Nie udało się zdobyć krwi niestety. Idziemy dalej, mamy drugiego porywacza od razu na górze. No chodź tu dalej, kuplu. Ponownie się nie udało, nie ma problemu, idziemy teraz dalej. Zeskakujemy na dół. Jeszcze kilka możliwości będziemy mieli, a w razie czego później na samym końcu jeszcze spróbujemy dropnąć. Uwaga, na górze będzie do was rzucał ziomeczek bomby. I to jest miejsce, w którym polecam wybijać moby. Jeśli ich nie wybijecie, będziecie mieli dużo cięższą rzecz do zrobienia. Bardzo łatwo mogą was tutaj zabić ci wszyscy przeciwnicy. Ich tutaj wielu nie ma, a wam zajmie tylko chwilkę. A przy okazji jeszcze odrobniecie jakieś wielkie krwi. Serio? Naprawdę? Niefortunnie strasznie. Z tego grubaska również możemy dropnąć krew rytualną? Niestety backstop klasycznie nie wszedł. Niefortunnie wszystko tak wychodzi mi strasznie. Aż mi smutno z tego powodu. A tym razem zrobimy to troszeczkę bezpieczniej. Po prostu go sparuję i tyle. Po drabinie, klasycznie na górę. Tą drabinę bugujemy w ten sam sposób. Czyli transformacja i X jednocześnie. Jeśli stajemy na drabinie, to jest dobrze. Możemy iść dalej. No i przy okazji zdobyliśmy krew rytualną, więc jest jak najbardziej w porządku. Ponownie zeskakujemy na dół. No, prawie zginąłem znowu, bo nie udało mi się przeturlać na samym dole.
Leczmy się. Wybijamy ponownie resztę. Tak powiedzieć, nie musicie tego wybijać, tylko jest dużo bezpieczniej, no. Bo pociągnięcie dźwigni, zginiecie zaraz przez przypadek i macie potem problem. Tak jak ja to właśnie zrobiłem teraz. Czy dźwignię, otworzycie sobie skrzyneczkę. Teraz mi krwiulkami krwi to zasypali wręcz. Leżeć. Problem tylko w tym jest taki, że w ogóle dostałem krew rytualną, co jest spoko. Ponownie. Problem jest tylko taki, że ja nie wiem, gdzie są moje dusze. Straciłem troszeczkę dusz. Miałem tam 50 tysięcy chyba. No trudno, ale no dziwne, że mi tak zniknęły po prostu. No i jeśli udało wam się, moi drodzy, zbugować tą drabinę. Tutaj mamy ekstraktor mgły z kuźni, to jest nam potrzebne. Do kolejnego lochu. Jeśli teraz wyjdziemy z gry i wejdziemy do gry, to znajdziemy się właśnie na tej drabinie. Taki oto całkiem ciekawy glitch. O, przy okazji mamy moje tętnie krwi. Pięknie. Zobaczcie, jeszcze macie wiedzę szansę, jeśli chcecie, i możemy teraz wejść do drugich drzwi. To jest tak jak powtarzam, to jest w tym miejscu, gdzie wyszliśmy po drabinie na górę. I zrobiliśmy tego całego śmiesznego glitcha. Teraz idziemy do drugich drzwi. Schodzimy sobie na dół i w tej skrzyneczce mamy ponownie krew rytualną, czwartego poziomu. Sztuka healu? Chyba dwóch, trzech, nie pamiętam. Dwóch chyba, dwóch. Chodzimy po drabinie na górę i jesteśmy praktycznie przy samej lampie. Tutaj jest właśnie, tu są właśnie te drzwi otwarte prosto do bossa. Stamtąd przyszliśmy. Kolejnym bossem jest gigant. Ten sam, z którym walczyliśmy w pierwszym lochu numeryjskim, tylko nieco mocniejszy i ma więcej troszeczkę ataków. Ponownie ognisty papierek na niego bardzo fajnie działa. Uważajcie, bo jest naprawdę... porównując do pierwszego jest dużo cięższy. Taktyka ta sama, cały czas staramy się walczyć mu na plecach, żebyśmy zbić właśnie ten pęcherzyk. Automatycznie otrzymuje mnóstwo obrażeń. Baitujemy jego dowolne ciosy. Jeśli mamy mało HP, to się wycofujemy. On tak szybko do nas nie doskoczy. Podchodzimy i walczymy dalej. Czasami robię takie AOE. Dlatego ponownie wycofujemy się. Leczymy. I lecimy dalej. Można mu zadać cios krytyczny, jeśli wystarczająco mocno go zbijecie. I teraz już ta walka to jest tylko i wyłącznie... prosta sprawa. Dobra. Mamy broń zagrożoną, jest nasza broń mocno zbita, dlatego dojdziemy sobie do drugiej lampy. Ja na chwilę wrócę do snu tropiciela i sobie naprawię swoją broń. Tylko otworzymy sobie tutaj przejście, to jest już trzecia warstwa, przedostatnia. Jest tutaj też całkiem już nam dobrze znany boss, tylko mało miejsca jest do walki z nim, ale to na luzie, pokażę wam wszystko. Dobra, mamy... żadnej krwi chyba po drodze nie zebrałem dokładnie, możemy wbić sobie jeden poziom, im więcej zdrówka, tym lepiej. I tak naprawdę, moi drodzy, jeśli chodzi o kolejny już rytuał Kilicha, czyli głębokości czwartej, to tam będzie na nas nałożona klątwa, która zmniejsza nam o 50% całe zdrowie, które posiadamy. Dlatego tutaj polecam mieć przynajmniej 42-43 witalności. Wtedy bossy powinny was ściągać na dwa hity, a nie na jeden. W moim przypadku będą mnie ściągać na jednego hita, dlatego będę musiał być dużo bardziej bezpieczny. Dużo bardziej ostrożny w walce z nimi. Poza tym udało nam się jeszcze w tej warstwie zdobyć ekstraktor mgły z kuźni. Jedno z narzędzi kuźni zagubione gdzieś we śnie tropiciela. Tropiciel, który je odzyska, może ekstrahować tajemną mgłę z materiałów rytualnych. Niestety zużyte materiały stają utracone na zawsze.
To jest właśnie narzędzie, które możemy używać tutaj na stole. Tajemną mgłę można pozyskać z różnych materiałów rytualnych. Po ekstrakcji mgły materiały zostają stracone. Tajemna mgła to materiał wymagany w niektórych rytuałach kielicha. I od wyższych, od mniej więcej rytuałów czwartej głębokości potrzebują właśnie tajemną mgłę. Ja obecnie posiadam 0, możemy zeskodować w skrzynce 600, a w ekwipunku mieć 99. I kilka rzeczy sobie później to zepsujemy właśnie, żeby zdobyć tą tajemną mgłę. Dobra. Jeśli udało nam się naprawić wszystko, zdobyć to, co chcieliśmy, możemy z powrotem ruszyć do warstwy trzeciej. Zostały nam ostatnie dwa bossy do pokonania w tymże kielichu. W trzeciej warstwie od razu idziemy prosto i automatycznie na tej ścianie rolujemy, bądź też atakujemy ścianę. Mamy ścianę iluzoryczną, to jest właśnie jedna z niewielu takich ścian iluzorycznych w lochach rytuału. I po prawej stronie, na drugiej skrzynce, do podniesienia mamy kolejną krew rytualną poziomu czwartego. Możemy się wrócić. Teraz od razu po wyjściu idziemy na lewo, to jest dalsza droga progresji. Zaś po prawej stronie mamy bramę do bossa. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki boss jest tejże warstwy, to zobaczcie na tego pająka. Spójrzcie na jego głowę i już możecie sobie mniej więcej ogarnąć, z jakim bossem będziemy walczyć. Jeśli dalej nie wiecie, to czeka was niespodzianka. Wskakujemy na dół, biegniemy w prawo. Tam, gdzie widzimy taką płonącą pochodnię. Po prawej stronie jeszcze mamy tutaj fiolki krwi, jeśli chcecie, 4 sztuki. Wchodzimy do tej jaskini. Teraz po drabinie, chciałem powiedzieć, po schodach na górę i na górze mamy drabinę. Tutaj ponownie mamy gęstą krew, jeśli chcecie, chociaż jest ona naprawdę niskiego poziomu, nie warto. Teraz wchodzimy po drabinie. I biegniemy sobie na lewo. Proponuję biec przy barierce, tutaj będziecie bezpieczniejsi, bo po lewej stronie jeszcze macie kilku wrogów. I wchodzimy tutaj do tych drzwi. Od razu po lewej stronie na końcu mamy kolejną dźwignię i kolejnego grubaska, którego chcecie pokonać, jeśli nie macie jeszcze rytualnej krwi. Nie trafiłem, świetnie. Oj, buba, buba. Chciałbym przypomnieć, że mam w tą grę z 1000 godzin pewnie. Dalej grać nie umiem. I kolejna krew rytualna, pięknie. Już teraz moglibyście spokojnie zdjąć oko. Otwieramy sobie dźwignię, wracamy się do lampy i możemy iść na bossa. Od razu na lewo. No i kolejnym bossem, moi drodzy, jest Rom, tępy pająk. Nieco mocniejszej postaci, możecie sobie przyzwać do walki badacza Oleka, jeśli chcecie, aczkolwiek nie widzę sensu. Nie pamiętam, czy w tym przypadku on jest bardziej wrażliwy na piorun czy na ogień, chyba oba elementy tak samo. Nie, w sumie mogę się odpalać, nieważne, dopiero później się odpalać, bo i tak na początku możecie w niego lecieć od razu, zrobić taki all-in i spróbować go zabić przed pokonaniem pająków, aczkolwiek to tak nie jest zupełnie bezpieczne. Jeden mały błąd, no i niestety możecie stracić życie. Dlatego klasycznie polecam na początku wybijać wszystkie małe pająki. To jest na razie pierwsza tak jakby faza Roma, dlatego on nie będzie zaatakował w ogóle. Tylko będzie cały czas stał z tyłu. I w tym miejscu, moi drodzy, te pajączki Roma już potrafią zabić nas praktycznie na hita. Dlatego właśnie bezpiecznie jest wybić pająki, dopiero potem zająć się Romem. Nie bez powodu macie tutaj też takie 4 kolumny. Jedna zniszczona, 3 takie całe. Jeśli on zacznie później już, po pierwszej teleportacji, moi drodzy, używać przywołań tych takich komet, to możecie się właśnie za tymi kolumnami schować. I on w tym miejscu potrafi stakować te meteoryty, cały czas nimi tak naprawdę napierdzielać u nas. Udało się zatrzymać go od teleportacji. Ale niestety go na jednej fazie nie pokonam. No trudno. On się przeteleportuje teraz w dowolne miejsce. Po drugiej stronie pokoju. Mamy też małe pajączki porespione i teraz przyzywa meteoryty. Chowamy się za kolumnami. Po drugiej stronie, po jego przeciwnej stronie.
ponownie staramy się wybijać pajączki na początku, bo będzie wam dużo trudniej walczyć z nim. Musimy cały czas obserwować Roma, czy nie wali nas meteorytami. Właśnie. No i umarł. Jedyny minusy właśnie tej walki, moi drodzy, jest to, że mamy tak małą arenę i tych pajączków naprawdę mnóstwo się respi. To jest jedyny minus tej walki. Teraz spróbujmy jeszcze raz. Tak jak wspominałem, no... Rom, pająk... To jest boss taki sam jak w przypadku walki z Romem na samym początku, tylko więcej HP ma, pajączki więcej biją. Teraz padłem przez to, że za bardzo przeskipowałem jego fazy i zrespiły mi się pajączki podwójnie. A co mi dało to to, że no niestety... Nie byłem w stanie ogarnąć wszystkich pajączków jednocześnie i jednocześnie bić jeszcze Roma. Spróbujemy raz jeszcze, tylko tym razem po prostu będę powoli zabijał pajączki, nie będę się spieszył i zrobimy to w miarę spokojny sposób. Walka niczym się różni jak w przypadku Roma pierwszego. Na początku, tak jak mówię, Rom nas nie atakuje, to możemy na spokojnie wybijać pajączki. Jeśli nie zginę zaraz znowu po raz kolejny. Ogólnie te małe pajączki przy tym Romie są dużo bardziej agresywne niż te w Bergenwerth. Dużo częściej nas będą próbować atakować. On mnie uderzył akurat. No chodź tu. Leżeć. Bierzmy duszę. Zresztą muszę się postarać nie zbić za szybko Roma. Żeby się po prostu nie przeteleportował więcej razy. Możemy użyć papierek pioruna, czemu nie? I lecimy. Przesadziłem chyba. Jest jedna fala pajączków? Tak, są dwie fale pajączków. Przesadziłem znowu. Jest już trzecia faza, Roma. Więc prawdopodobnie znowu zginę. Nie chciałbym tego, ale... Meteory lecą. Okej, wybijmy sobie na początku te pajączki, które są koło mnie. Liczę cały czas na to, że mnie meteoryty nie trafią. Okej, leczmy się, ile mamy możliwości. Lecą meteoryty. Nie widzę pająków. Tam są z przodu kolejne. Robimy tego. Cały czas staramy się patrzeć na Roma, moi drodzy. Znowu meteoryty lecą. Okej. Meteoryty znowu lecą. Meteoryty. Jeden. Drugi. On potrafi, tak jak mówię, lupować się i będzie strzelał meteorytami nawet po 4-5 razy naraz, więc uważajcie na to. Lecę meteoryt. Tylko pająka możemy w sumie zostawić już. Liczyliśmy sobie pająki wokół Roma. Przez dwa fale. Mamy chwilę, żeby wyczyścić resztę. Dobra, i możemy go już w sumie wybijać, moi drodzy. Odpalmy się. Większość pająków tak teraz do niego nie dojdzie. O Jezu, za szybko uciekłem. No dobra. No kurde, przestań. Mało miejsca jest.
AOE jest bliska. Dobra. Czekajmy, aż skończy swoją falę. I lecimy. I pięknie, i po Romie. I otrzymujemy kielich niskiego korzenia Pnumeru. Teraz lecimy dalej, zostało nam ostatnia warstwa, kilka krwi do zebrania i ostatni boss. Jeszcze będę chciał na chwilę wrócić sobie do snu tropiciela, zregenerować swoje fiolki krwi i naprawić jeszcze rozpruwacz. I potem ruszymy dalej. Tego wam już raczej nie pokażę, bo i tak levela wbijać nie będę, więc nie ma sensu. Za chwilę się widzimy. Okej, moi drodzy, jedna rzecz się zmieniła. Zmieniłem sobie runę oko na runę bestii, bo już oko mi nie będzie potrzebne. Dropłem tutaj dwie krwi rytualne poziomu czwartego, resztę już zdobędziemy sobie właśnie w tej warstwie w skrzynkach, dlatego nie musimy się tym martwić. Tutaj od razu sobie założę papier ognia, bo kolejnym bossem jest bestia opuszczająca krew. Nie jest to może jakiś super trudny boss, ale na pewno będzie trudniejszy niż bestia kleryka. Idziemy sobie prosto. Skręcamy znowu na lewo, otwieramy sobie przejście. Chodzimy po drabinie na górę. I na początku pójdziemy sobie na prawo. Na dole macie jeszcze jaszczura, jakbyście chcieli go zabić. Po drabinie wchodzimy na prawo, tu mamy od razu dźwignię. Nie to chciałem zrobić. Halo, zrobić coś? Uwaga, jeszcze raz byś zrobił. Okej. Okay. Mamy kilka krwi, możemy otworzyć dźwignię. Drzwi do bossa mamy otwarte. I teraz ruszymy sobie, moi drodzy, po rytualne krwi. Ostatnie, które nam są potrzebne. Przez most na lewo, przechodzimy prosto. Tutaj radziłbym starać się trzymać prawej strony, mamy tutaj dwa psy oraz jednego takiego mini bossa, którego mieliśmy wcześniej. Biegnijcie prosto, oni nie powinni za wami pójść zaraz za tym przejściem, zatrzymają się. Serio, naprawdę? Tutaj polecam rozskoczyć na dół, zabić sobie Bell Maiden, żeby pająki nie przyzywała. Zaskoczymy sobie na dół. Na tym ciele jeszcze mamy fiolki z krwią, jeśli chcecie. I otwieramy sobie przejście dalej. Kolejne drzwi. Przechodzimy przez most. Biegniemy do samego końca. I jeszcze jedne drzwi. Teraz pierwsza skrzynka, właściwie to druga, nie, pierwsza skrzynka po lewo. Dokładnie, bierzemy sobie pyszt grobowca, jeśli będziecie mu potrzebować, a zdecydowanie warto to wziąć dla świętego spokoju, bo pleśń z grobowca możemy sobie zamienić też potem za ten, za mgłę. Teraz pokonujemy tego grubaska. On wam też może jeszcze jedną krew dać rytualną. Potrzebujecie, nie trafiłem niestety backstaba klasycznie. O matko. Tyle byłoby z praktyki, dosłownie. I w tej skrzyneczce, moi drodzy, znajduje się krew rytualna. W sztukach trzech. I w tej skrzyneczce znajduje się jeszcze jedna krew rytualna. Teraz ja już posiadam sztuk 10, więc mi to wystarczy w zupełności, bo udało mi się wcześniej dropnąć kilka sztuk. Jeśli jeszcze byście nie mieli, to możemy teraz wyjść na zewnątrz. Pójdziemy sobie na lewo. Przechodzimy przez jaskinię obok Skorpiona. Do samego końca. I tutaj po lewej stronie, zaraz za wozem, mamy skrzyneczkę.
obchodzimy ją z tej strony i tutaj mamy jeszcze jedną krew rytualną poziomu 4. No tak jak mówię, potrzebujecie 9 sztuk, więc ja mam teraz 11, dlatego więcej nie potrzebowałbym tutaj przychodzić. Wracamy do lampy. I ogólnie właśnie dlatego też założyliśmy sobie runę oka, bo jedną sztukę musimy dropnąć z mobów. Teraz zajmiemy się bossem. Ten boss jest to bestia upuszczająca krew. To jest taka bestia, która przypomina nieco bestię kleryka, aczkolwiek jest większa i bardzo mocno atakuje nas z zasięgu. Dlatego proponuję trzymać cały czas krótki dystans co do niej, atakować kiedy możemy, rolować wszystko co możemy. On nie jest jakiś super skomplikowany pod względem ataków, nie ma sensu nawet na nie dawać jakiejś specjalnej taktyki na to bestię, bo to jest po prostu no walka z bestią. Rolujemy co możemy i atakujemy kiedy jesteśmy blisko. Dla niej również możemy zadać cios krytyczny w pewnym momencie. Ona właśnie tak potrafi też skakać. Skracamy cały czas dystans. Atakujemy bardziej, staramy się atakować ją w dupkę. Chciałem mało zdrówka, staramy się wycofać. Leczyć, ona może do nas skoczyć za chwilę. Rolujemy do przodu, na prawo. Skakać. Właśnie to jest ten taki atak, taki pięścią atak mocno wydłużony. Znowu skoczyła. Skończyły mi się wszystkie buffy. Strasznie niefortunny. Weźmy sobie z powrotem buffy i lecimy jeszcze raz. To jest najgorsze w tym bossie. Większość jego ataków będzie nas wywracać na ziemię i nie mamy kiedy atakować, tylko tracimy buffy. Tego bossa akurat strasznie nie lubię. Nie mogę nawet wstać. Co za boss cholerny? Czy ty możesz przestać? Blokuję sobie kamerę, po prostu. Jego najsłabszą częścią klasycznie jest głowa. Jeśli stoimy cały czas pod jego nogami, to on będzie starał się odskakiwać właśnie w taki sposób. Zginę chyba, nie dam rady przeżyć tej walki. Mam mało po prostu czegokolwiek na sobie. Możemy zbić mu również ręce, nogi. No wybaczcie, ta walka była taka strasznie nieporadnikowa. Ale no... Jak można by było nazwać tego bossa? Ten boss jest o tyle irytujący, że jeśli stoimy od niego z daleko, to on będzie nas próbował za każdym razem atakować pięścią. Jeśli stoimy na średnio krótkim dystansie, to będzie do nas skakał, dlatego musimy cały czas stać przy nim. Jeśli po prostu, zaznaczając cel, nie możecie go trafić, macie krótką broń, to potem wtedy ją odznaczyć i starać się trzymać mniej więcej z tyłu lewej nogi, tak, albo prawej, tylko tak troszeczkę z boku, tak jak w przypadku na przykład walki z Lawrencem. Nigdy całkowicie na plecach, bo uderzy stópką i odsunie się do tyłu, nas zaatakuje. I dzięki temu otrzymaliśmy też kielich nowy, jest to przeklęty, splugawiony kielich korzenia. To jest właśnie kielich, który musimy teraz zrobić. Jest to głębokość 4, najcięższy kielich w całej grze. Po pokonaniu możemy oczywiście wrócić do snu tropiciela. I teraz, aby go utworzyć, jak mogliście zauważyć, potrzebujemy 9 krwi rytualnych poziomu 4, 2 bękarty Lorana oraz 22 tajemnej mgły. Bękarty Lorana sobie kupujemy w sklepie za wzgląd, jeśli mamy New Game Plus, to możemy je kupić.
Jeden z nich kosztuje 7, dlatego potrzebuję 14 wglądu. A jeśli chodzi o mgłę, to po prostu używamy tego ekstraktora, który zdobyliśmy wcześniej. Tajemna mgła i rozwalamy sobie żółte kręgosłupy. One nam będą do niczego nie będą do niczego potrzebne. I tym samym możemy, moi drodzy, zrobić kolejny rytuał kielicha. Jakim jest kielich przeklęty i splugawiony korzenia. Najcięższy kielich w sumie w grze. Możemy i tym zajmiemy się za chwilę. Okej, moi drodzy, i teraz pora na najgorszy rytuał kielicha, jaki tylko istnieje, już go stworzyliśmy. Jest to przeklęty splugawienie pnumerów. Jest to zdecydowanie najcięższy kielich, rytuał kielicha, jaki istnieje w grze. Głównie dlatego właśnie, że mamy tylko 50% HP. I mamy całkiem ciężkie bossy. Drugim bossem jest nadzorca dawnych władców i jest to właśnie pieseł. Pieseł ten jest uważany za jednego z najcięższych bossów w całej grze przez to, że mamy 50% HP i on potrafi nas na hita zgazić. Dosłownie. Dlatego też, moi drodzy, troszeczkę postaramy się tutaj o takie, jak to się mówi, małe okno tego, żebyśmy mogli ewentualnie otrzymać jakieś obrażenia i nie zginąć na hita. Stąd też zmienimy sobie całkowicie runy, bo do tej walki podejdziemy sobie dużo, dużo spokojniej niż do wszystkich poprzednich. Na pierwszą walkę proponuję, moi drodzy, założyć sobie dwa znaki szponu, żeby zadawać jak najwięcej obrażeń z obrażeń krytycznych. Głównie dlatego, że pierwszego bossa pokonamy tylko i wyłącznie parowaniem. Ale jest to bardzo proste parowanie, nie macie się czym zbytnio martwić. Polecam po prostu założyć sobie oba znaki na obrażenia brutalne i polecam również założyć całego seta, który daje wam jak najwięcej odporności na ogień. Dlatego zakładamy sobie cały osmolony set tropiciela. Do tego całego lochu praktycznie będziemy używać osmolonego seta. Poza ostatnim bossem, tam sobie troszeczkę jeszcze pozmieniamy, ale przez dwa pierwsze jak najbardziej się przyda. Oba te bossy zadają mnóstwo obrażeń od ognia. Pierwszy wystarczy set osmolony, raczej powinniście przeżyć jakiś tam jeden hit, ale czasami może się skombować dosyć mocno. Naprawimy sobie tutaj jeszcze... nie muszę nic naprawiać, okej? Okay? No i dobra, mając to sobie możemy wejść do lochu. Komnata pieczęci. Od ostatniej walki, od poprzedniego kielicha, moi drodzy, minął mi jeden dzień. Stwierdziłem, że nagram resztę dopiero następnego dnia, bo było sporo faili, bardzo kiepsko mi szło i dlatego nie chciałem tego dalej ciągnąć, bo za dużo faili to też dla was się będzie kiepsko oglądać. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z tym trzecim kielichem, z tym niskim kielichem numeru. I wiem, że tam na tym ostatnim bossie, na tej bestii spuszczającej krew naprawdę strasznie to chaotycznie wyglądało i bardzo nieporadnikowo. Tutaj już wam dam naprawdę birolę, już postaram się dosyć lepiej to zawrzeć, tak krok po kroku, bez jakiegoś tutaj, wiecie, takiego specjalnego lecenia na szybko. Dlatego też nie będę używał ani grudek krwi, ani nie będę używał ognistych papierków, nic, tylko sobie użyję samej broni, bo na tym bossie będziemy parować. Jeszcze raz sorry za tą pierwszą część odcinka, mam nadzieję, że wszystko pójdzie wam w miarę szybko i gładko, a teraz zajmiemy się już tak faktycznie takim poradnikowym stylem prowadzenia tych bossów. Aczkolwiek nadal będziemy te lochy robić jako taki ala speedrun, czyli biegniemy tylko do dźwigni, nie lutujemy nic poza tym i potem bijemy się z bossem. I tak jak wspominałem, w tym lochu, zobaczcie, mamy 619 HP tylko w moim przypadku, bo niestety nasze HP dzieli się na pół. I to też sprawia, że większość mobków ma was na hita, większość bossów ma nas na hita, dlatego też musimy grać bardzo, ale to bardzo ostrożnie. Od razu po przejściu przez pierwszą lampę otwieramy sobie drzwi. Mamy kolejną lampę klasycznie. I mam jeszcze jedne drzwi. Tu jest mnóstwo drzwi w tych lochach. I dlatego też, moi drodzy, te dwa odcinki wejdą jednego dnia. Ten i ostatni odcinek wejdą jednego dnia, a nie w piątek i w sobotę. Głównie dlatego właśnie, że musiałem sobie przyłożyć to nagranie na kolejny dzień, bo już po prostu miałem dość Bloodborne'a na chwilę obecną. Dobra, i teraz tak. Tam mamy bossa. Żeby to otworzyć, musimy pójść od razu na prawo. Uwaga, tylko po prawej stronie mamy babcię. Babcia będzie do nas rzucać kulami ognia. Raczej nie powinniście paść na hita, ale jest to możliwe, dlatego raczej starajcie się biegać tak na boki, nie otrzymać obrażeń. Wchodzimy w te drzwi i idziemy od razu na prawo. I tu od razu mamy dźwignię. Polecam wyciągnąć tego grubaska, nie walczyć z nim. Tak jak wspominałem, macie bardzo mało HP, potrafi was zabić na hita. Wyciągnijcie sobie go jeszcze troszeczkę do tyłu. Teraz podbiegamy na dźwignię, otwieramy. Odejdźcie od niego, gdzieś mniej więcej za ten wóz i możemy wrócić do lampy. No i dlatego mam nadzieję, że przez to, że dwa odcinki jednego dnia wejdą, nie będziecie źli, że poprzedniego dnia nie było odcinka.
No, po prostu. Czasami jest taki moment, w którym trzeba się zatrzymać, jeśli nie idzie. No i podbiegamy sobie teraz tutaj do drzwi, otwieramy i mamy od razu bossa. Przy każdym bossie, z racji tego, że mamy DLC i jest kilka patchy, to nie przy każdym, ale przy większości bossów będzie lampa przywołania jakiegoś tam sojusznika do pomocy w walki z bossem, czy też samym czyszczeniem tych rytuałów. Okej, moi drodzy, i przechodzimy do walki z pierwszym bossem. Pierwszym bossem będzie strażnik dawnych władców. Ten oto jegomość to jest taki ala tropiciel, który będzie nas atakował mieczykiem i będzie rzucał jednocześnie w nas jakimiś tam atakami z ognia. On ma również dwie fazy. Przy około 60% HP naładuje swój miecz i wtedy jego miecz również będzie zadawał obrażenia do ognia. I co jest najbardziej irytujące i ciężkie w tej walce, to to właśnie, że w drugiej fazie po każdym ataku, nawet mieczykiem, będzie puszczał przed sobą falę ognia i ona potrafi nam zbić mnóstwo HP, zatrzymać nas w miejscu i on może nas najzwyczajniej w świecie zabić w tym czasie. I w tej walce proponuję cały czas parować. Jest jeden taki atak, który możecie łatwo sparować i właśnie jego będziemy cały czas baitować. Ten atak polega na tym, że on będzie do nas podbiegał. On tak się lekko skuli, będzie biegł z mieczem wyciągniętym do tyłu i będzie chciał nas zaatakować. I wtedy możemy strzelać. To okno parowania jest bardzo długie w przypadku tego ataku, dlatego nie musicie się zbytnio jakoś tym martwić. Po prostu gdy widzicie, że do was biegnie z mieczykiem wyciągniętym, strzelamy. Zawsze powinno wejść. To jest taki najlepszy sposób na pokonanie tego bossa. Próbowałem na kilka różnych sposobów, ale zazwyczaj kończy się to tak, że jeśli gdzieś tam zepsujecie sobie timing, automatycznie zabija was na jedno combo, dwa razy mieczykiem machnie, nie żyjecie. Stąd też proponuję parować, tylko i wyłącznie. Będziemy starać się trzymać z tyłu i parować, kiedy możemy. Poza tym, jeśli chodzi o jego ataki, to warto jeszcze wspomnieć o ataku, który możecie również sparować. On tak ruszy lekko do przodu, pojawi się przed nim taki mały pomarańczowy płomyczek i zaraz potem będzie atakował mieczykiem. Wtedy też możecie sparować. Kolejnym atakiem jest takie combo podwójne z wycofywaniem się jego. Jeśli na przykład strzelicie do niego z pistoletu, to on w pewnym momencie będzie chciał się wycofać, uderzy dwa razy mieczykiem, to też możecie sparować. I po każdym ataku w niego, na przykład jeśli podejdziecie i uderzycie go raz macką, to on też będzie chciał uderzyć tym mieczykiem dwa razy i się wycofać. Będzie mógł czasami jeszcze ładować taką kulę ognia na ręce i wysyła wtedy takie dwie fale ognia przed siebie. I ostatnim, tak naprawdę jego atakiem jest przyzywanie takiego obszarowego ataku ognistego. On zatrzyma się w miejscu, będzie ładował łapkę i będzie się patrzył w ziemię i potem uderzy w ziemię, po prostu zadając obrażenia obszarowe dookoła siebie. I tak naprawdę to by było tyle, jeśli chodzi o jego ataki. W teorii jest to łatwy boss, w praktyce ciężki ze względu na to, że nie dość, że bije nas od ognia, to jeszcze ma spory zasięg i naprawdę można nas łatwo zabić przez to, że mamy tylko 50% HP. Wydaje mi się, że raczej w tej walce nie spędzicie zbyt dużo czasu, jeśli będziecie go tylko i wyłącznie parować, dlatego, moi drodzy, ja oczywiście sobie robię tutaj 5 jeszcze krwawych pocisków i będę starał się cały czas na bieżąco je robić. Nie używam żadnego buffa, bo to nie ma sensu, rund, aby mieć dwie runy na obrażenia brutalne. No i wchodzimy. Tak jak mówię, staramy się cały czas baitować ten jeden atak z biegu, aby go sparować. Wszystko inne staramy się trzymać z daleka, rolować, unikać. To parujemy. Od razu po sparowaniu możemy, moi drodzy, jeszcze zrobić atak z wyskoku w niego, bo on wtedy nie będzie w stanie nas zaatakować. Aczkolwiek, no, w moim przypadku dziwnie to wygląda. Przyzwyczaiłem się do tego ataku z Demon Soulsów, tam jest dużo łatwiej. Każdy inny atak rolujemy. I leczymy się zawsze po ucieknięciu od niego. Parujemy. Atakujemy. Atak ze skoku, jak się uda, i wycofujemy się. I czekamy znowu na dogodny moment. Wszystko inne unikamy. Jak mówię, to możecie sparować, tylko nie zawsze się udaje, bo nie zawsze też atakuje po tym swoim płomyku. Czasami się zdarza. Raczej starajcie się trzymać z daleka. Możecie dla bezpieczeństwa sobie zaatakować, jeśli chcecie. Tu mogłem sparować, ale niefortunnie się stało. Za chwilę będzie się transformował. Transformuje sobie swoją broń. Parujemy. Atak ze skoku. Nie udało się niestety, to się wycofujemy. Można dodać sobie krwiste pociski. Teraz będzie odpalał się. Jak widzicie, każdy jego atak teraz zadaje jeszcze dodatkowe obrażenie od ognia. Stąd też to jest jedyny bezpieczny atak, ten jego ładowany w naszą stronę. Bo każdy inny
będzie dodatkowo jeszcze zdawał falę ognia. No i zginąłem. On cały czas biegł w moją stronę. Nie ma problemu, przyjdziemy tutaj raz jeszcze. O tym też powinienem wspomnieć, w sumie zapomniałem, że w drugiej fazie, jeśli podpali swój mieczyk, bardzo często będzie biegał w naszą stronę. Po prostu. I to może być problematyczne, aczkolwiek raczej, jeśli będziecie cały czas odskakiwać do tyłu, on w pewnym momencie znowu zwolni i będzie chodził powolutku. Dlatego być ostrożnym jest o tyle fajne, że tak czy siak bejtujemy tylko jeden jego atak. To mogliśmy sparować, ale no, miałem mało miejsca. Miejsce przede wszystkim jest najważniejsze. A, właśnie, pociski. Zapomniałbym. Spokojnie, ta taktyka działa na prepie, zrobiłem to 7 razy pod rząd. Po prostu z racji tego, jeśli jednocześnie wam tłumaczę w trakcie walki, to ja też czasami się gubię w swoich własnych myślach. Czekamy. No zapraszam, panie kolego. Jak się zapewni śmiesznie cały czas. To samo używa. I znowu mogłem to zrobić, ale miejsca mi zabrakło. No dawaj, panie strażniku. Pokaż ludziom, że możesz. To jest właśnie atak obszarowy. Wycofujemy się. Kolejne parowanko. Atak z wyskoku. I wycofujemy się. Cholera jasna. Teraz właśnie będzie podbiegał. I znowu, jak widzicie, spowolnił się. Będzie wolno chodził. On czasami właśnie tak się tylko odpala i podbiega do nas raz na jakiś czas. Po prostu polecam cały czas unikać do tyłu, uciekać przed nim. Tak jak wspominałem, to okno parowania jest dosyć duże, dlatego też nie macie się czym zbytnio przejmować. Nie zdążę chyba. A bo zdążyłem, pięknie. Takie troszeczkę sketchy, ale udało się. Znowu zwolnił. Bejtujemy ten jego atak jeden. Się? Zdążymy, zdążymy. Pięknie. Wycofujemy się. Kupujemy sobie miejsce. No niestety. Ten atak bardzo ciężko jest uniknąć. Chyba trzeba było bardziej na prawo, na lewo ewentualnie rolować. Dlatego staramy się trzymać dystans jak możemy. I znowu mogłem, ale... miejsca zabrakło. Teraz. Pięknie. Troszeczkę za szybko strzeliłem, ale to był ten atak właśnie, którego chcieliśmy zbejtować. Znowu troszeczkę za szybko. Ogólnie Ebrietas w tej walce też jest bardzo dobra. Jeśli ktoś używa Ebrietas, śmiało, polecam. Tylko też musicie złapać dobry timing. Bo pamiętajcie, że Ebrietas troszeczkę wolniej się odpala. Znowu nie ten atak, niestety. A walka to jest kwestia cierpliwości. I oczywiście nie uważam, że to jest tylko jeden sposób na pokonanie tego strażnika, ale jest to jeden zdecydowanie z najbezpieczniejszych sposobów na pokonanie strażnika. Po jego pokonaniu zawsze otrzymujemy
Chyba ten sam nawet gem, przekręty ostrze wilgotny. No i fragment krwawego kamienia. Teraz możemy przejść dalej, bo pozostaje nam do pokonania kolejny boss. Oraz do otwarcia kolejna dźwignia. Oczywiście wrócę sobie jeszcze do snu tropiciela, bo teraz już za bossa dostaniemy naprawdę sporo dusz. I mimo, że kuszącą z propozycją byłoby wzięcie, moi drodzy, runy księżyca, aczkolwiek no, jeśli możemy dzięki temu, dzięki innym runom przeżyć troszeczkę więcej, to zdecydowanie wolę dostać troszeczkę mniej tętnień krwi, ale więcej obrażeń przynieść na siebie. Okej, okay, teraz dodajmy sobie jeden levelek w zdrówko. Im więcej zdrowia, tym lepiej dla nas. I teraz, moi drodzy, proponuję ponownie zmienić runy. Bo teraz już w następnej walce nie będziemy w ogóle parować, dlatego nie ma sensu posiadać tych dwóch pierwszych runów znaku szponu. I w tym przypadku proponuję wziąć prawą metamorfozę, żeby zwiększyć sobie troszeczkę zdrówko. A na drugiej runie wziąć jeszcze ze sobą zmierzchające jezioro, które zwiększa wam odporność na obrażenia od ognia o 5%. Te trzy runy będą jak najbardziej w porządku na następnego bossa. I jeśli udało wam się to zebrać... A, i proponuję jeszcze, moi drodzy, zebrać kilka błękitnych eliksirów. Jeden wystarczy wam w zupełności, ale jeśli coś by się odwaliło, to proponuję wziąć ze 2 albo 3. Zawsze wtedy możecie spróbować raz jeszcze. Idziemy sobie do drugiej warstwy. Okej, okay. Jeśli chodzi o otwarcie dźwigni ponownie, tutaj w prawo mamy wejście do bossa, dźwignia jest dosyć niedaleko, dlatego po otwarciu od razu drzwi możemy wejść sobie na zewnątrz kawałek i odpalmy sobie błękitny eliksir. Teraz będziemy sprintować cały czas. Dlaczego błękitny eliksir? To zaraz zobaczycie. Raz, że tutaj mamy mnóstwo mobów, którzy będą was atakować za chwilę, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to. Mamy pełno beczek eksplodujących, a na górze mamy ziomeczkę, który rzuca z nas młotowami. Bardzo łatwo tu zginąć. Tutaj jeszcze macie popiół ze szpigu, jeśli chcecie. Biegniemy cały czas prosto. Po schodach na górę. I mamy dźwignię. To, że zginę, nie ma dla mnie znaczenia. Nawet jeśli zginę, to trudno. Będę przy lampie. Grunt, aby otworzyć to dźwignię. Ten przeciwnik jest bardzo szybki, dlatego on was może prawdopodobnie bardzo szybko zabić. Użyję znaku? Zdążę? Zdążyłem. No i pięknie. Jeśli udało nam się otworzyć dźwignię, idziemy teraz sobie na prawo. Otwieramy przejście. I mamy arenę walki z drugim bossem. Ponownie odporność na ogień cały set. Runa, jeśli macie. I w tym miejscu właśnie po raz pierwszy już możecie zauważyć sobie kolejnego, czy też pierwszego, pierwsze przywołanie nowego NPC-a, jakim jest Zabójca Królowej. On też pojawi się w ostatnim lochu kielicha. Na właśnie bossie, na walce z bossem właśnie królowej Jarnam. Dlatego jeśli chcecie, możecie go przyzwać, on zdecydowanie wam w tej walce też pomoże, bo będzie brał na siebie agro. Teraz, moi drodzy, następnym bossem jest Nadzorca Dawnych Władców. Jest to pieseł. Pieseł ognisty, który naprawdę sprawia mnóstwo problemów wielu ludziom w grze. Wiele ludzi też przez tego pieseła odpuszcza sobie całkowicie robienie rytuałów kielicha. A wbrew pozorom, on nie jest trudnym przeciwnikiem. Jest to bardzo fajna walka z bossem, mi się bardzo podoba osobiście, bo jeśli ją wymasterujecie, to możecie nawet pokonać go bez straty jakiejkolwiek HP. Warto wspomnieć, że na samym początku po wejściu do areny on od razu będzie was szarżował, dlatego polecam zaznaczyć sobie na niego cel i iść na lewo bądź na prawo. Powinien was uniknąć. Potem zaczyna się już normalnie walka. Ten boss też ma po części dwie fazy. W drugiej fazie, jeśli zbijecie mu troszeczkę HP, to on zacznie mieć kilka nowych kombosów i ataków. Nadal taktyka walki z nim jest cały czas ta sama. Stoimy po prostu przed nim i w momencie, gdy zaatakuje nas głową, podchodzimy do niego i uderzamy go bez zablokowanej kamery w głowę. Najbardziej wrażliwymi elementami tego też bossa jest głowa oraz cztery łapy. Polega to na tym, że każdą z tych jego łap oraz głowę możemy zbić tylko i wyłącznie raz, bo on się w trakcie całej walki nie leczy. On po prostu będzie potem troszeczkę więcej obrażeń na tych danych elementach dostawał. Jednym z atakiem, który pozwala wam podejść na nogi i bardzo łatwo je zbić, jest zianie ogniem.
On w pewnym momencie się zatrzyma, będzie tak jakby chciał wręcz wymiotować, czy też zżygać się ogniem, będzie pluł pod siebie ogień i wy w tym czasie macie mnóstwo czasu, aby go zaatakować właśnie po łapkach. I jeśli uda wam się zbić łapę, potem zaczniecie od razu lecieć do drugiej łapy, atakować drugą łapę, ale nie zdążycie jej zbić przed tym jak wstanie, od razu się odsuńcie, wyrolujcie, bo on po wstaniu będzie eksplodował, zadawał obrażenia obszarowe, a potem od razu jeszcze skakał przed siebie, dlatego nie stójcie przed nim w tym momencie. Jeśli będziemy stać przed nim, może nas atakować z jego lewej na prawo, albo z jego prawej na lewą. Wtedy ta głowa będzie wyżej za każdym razem. Jeśli po pierwszym ataku będziecie stać bardzo blisko niego, on automatycznie zrobi drugi atak. Dlatego ja w tej taktyce wam pokażę taki sposób, że po prostu podchodzimy, bytujemy jeden atak, wycofujemy się troszeczkę do tyłu, podchodzimy do przodu, kiedy skończy atak i atakujemy w głowę. I właśnie w tym miejscu też polecam mieć jakąś długą broń. Nawet rozpruwacz przetransformowany powinien wystarczyć. W pewnym momencie mu zbijemy głową, będzie leżał na ziemi przez chwilę, możecie wtedy obić jego głowę troszeczkę, kilka ciosów jeszcze zadać, ale gdy zacznie stawać, polecam od razu się odsunąć, bo zaatakuje was ogniem. Kolejnym atakiem, na którego warto zwracać uwagę, jest takie zionięcie ogniem, który będzie właśnie cały czas sprawiał, że on będzie do was szedł. Po prostu uciekamy do tyłu, sprintujemy, nawet nie musicie sprintować, ewentualnie przerolować, jeśli bardzo blisko zacznie atakować was tym atakiem. Wtedy rolujemy do tyłu kilka razy i powinno być w porządku. No jeśli przejdziemy sobie do kolejnej fazy, zbijemy mu troszeczkę HP, to on będzie miał te same kombosy co wcześniej, aczkolwiek dwa dodatkowe będzie miał. I mimo iż na przykład właśnie wcześniej od jego prawej do lewej strony atakował z góry tak głową, to teraz będzie też atakował z dołu. I odwrotnie z drugiej strony. Te ataki są cięższe do uniknięcia i mają dużo mniej czasu na reakcję, bo dosyć szybko będzie się kombował w ten sposób. Dlatego proponuję, jeśli zauważycie taki atak, nic nie robić, tylko się odsunąć i baitować te takie pierwsze dwa combo podstawowe. I lecimy do końca. Baitujemy jego atak, uderzamy go w głowę, ewentualnie przechodzimy mu na łapki, jeśli chcecie. Albo po prostu cały czas bijemy go w głowę i kiedy zacznie pluć, biegniemy na jego łapy. To już zależy tylko i wyłącznie od was. Są jeszcze dwa inne ataki, jeden z nich to jest taka eksplozja, w pewnym momencie zacznie głową machać na lewo, na prawo. Będziecie widzieć dookoła niego takie żółte, takie kreski jakby w niego leciały, wtedy on zacznie się ładować. Dlatego polecam się odsunąć i poczekać aż eksploduje. I zaatakować dopiero wtedy, gdy skończy. No i kolejnym atakiem jeszcze są takie fale ognia, które będzie wysyłał swoimi łapkami. Jeśli będzie miał głowę bardzo wysoko i widzicie, że podniesie łapkę, to będzie uderzał falą ognia. Jeśli chcecie używać jakiegokolwiek papierka, no to klasycznie polecam papierek pioruna, bo niestety no, ten boss jest odporny na ogień. Ewentualnie pusta skorupa widziadła. Ja sobie w tym momencie będę chyba próbował atakować jego łapę na początku, bo w tej pierwszej fazie jest troszeczkę łatwiej. Dobra, wejdźmy. Na samym początku, tak jak wspominałem, zaznaczamy sobie cel i przechodzimy na bok. Na lewo bądź na prawo. On sobie skoczy do przodu. I teraz proponuję odznaczyć cel i stać przed nim. To jest pierwszy atak. Możemy zarolować do tyłu. Jeśli stoimy bardzo blisko, to może zaatakować po raz kolejny. Dlatego przygotujcie się na kolejnego rola. Raz. I atakujemy łapy. Wycofajmy się. I znowu to samo. Baitujemy jego cios. Pluje, no to biegniemy mu na plecy. Atakujemy jego łapy. Wycofujemy się, jeśli skończył. Kupcie sobie troszeczkę miejsca. Niech ta lawa zniknie. Fajtujemy atak. Tego nie lubię. Teraz będzie do nas właśnie leciał z ogniem. Wycofujemy się. I znowu. Kolejemy do przodu. Atakujemy łapę. Łapa jedna zbita, leży na ziemi. Możemy atakować drugą. Wycofujemy się, bo będzie eksplodował. I szarża. Nie? Czyli jednak nie. Dobra. Fale ognia. Podniósł łapkę, to wiemy, że będzie puszczał falę ognia. No i widzicie, stałem blisko, więc zaatakował od razu drugim ciosem. Rolujemy do tyłu. Będzie leciał do przodu, ale zbiliśmy mu łapę. Zostały jeszcze dwie. Wycofujemy się. Powstał. Podchodzimy znowu na głowę. Rolujemy na lewo. Że lewe łapy mamy zbite, teraz musimy rolować na prawo. Hej, sorry. Stoimy przed nim, baitujemy cios. Rol na prawo. I atakujemy, jeśli możemy. Wycofujemy się. Tego nie chcemy, chcemy z prawej strony cios. Będzie pluł, to biegniemy na prawą stronę. Nie udało się zbić łapy jeszcze, ale spokojnie, już niedługo.
To jest już nowy atak, nowe combo, bo zbiliśmy troszeczkę HP. Ponownie nowy atak. Chcemy baitować tylko te stare ataki. Te nowe są ciężkie do uniknięcia. To jest właśnie stary atak. Dawaj z prawej, please, kumplu. O właśnie. Niestety nie trafiłem. Nie ma problemu. Fala ognia. Nie jest ten, nie ten atak, który chciałem. Fala ognia. Ponownie. No i ci złapał mnie falą ognią. Falą ognia. Falą ognią. Co ja w ogóle mówię? No bo ataki są B. Pamiętajcie. O! Okej. Okay. Jeszcze raz ulejemy. Ta łapa zbita. Wycofujemy się, bo wstał. I szarża. Dawaj. No. Make. No i została tylko przednia łapa i głowa, więc proponuję teraz bić głowę. Transformujemy broń. I teraz... Fejtujemy jego. Stary atak jakiś? Możesz skończyć z tymi falami ognia, please, kumplu? Psz, kurde. Tutaj warto leczyć się do końca. Skończy atak. Drugi atak. Za blisko byłem. To podchodzimy, atakujemy. Niestety nie uderzyłem. Wycofujemy się. I ponownie. Fejtujemy atak. Nie chcemy nowego ataku, chcemy stary. No przestań, żeż, ale uparty osioł. No patrzcie. Stara tak jest. Podchodzimy, uderzamy. I powtarzamy. Uderzamy, wycofujemy się. Nie chcę fali ognia, kumplu. Jeśli macie taką broń, która atakuje z góry, tak jak na przykład miecz Ludwika, albo przetransformowany rozprowadź, to możecie nawet zablokowany cel, jak widzicie, możecie mieć. Bo jest w ten sposób to łatwo zrobić, ale na przykład jak macie jakąś piłę, to musicie odblokować cel i celować kamerą w górę. I raz. I dwa. I cofamy się, jak widzimy, że leci atak. I myk. Fala ognia. Możesz przestać z tymi falami ognia, kumplu. Please. I myk. Wycofujemy się. I myk. Nie. Dobra. Zabić się stałem. I myk. I myk. I cały czas do końca. Aż mu zbijemy głowę. Głowa zbita. Walimy w niego, ile fabryka dała. I wycofujemy się od razu. Uważa, będzie szarżował. Nie, będzie eksplodował. Głowę ma zbitą. Teraz została ostatnia łapa. Możemy dalej bić głowę, jeśli chcecie. Będziecie zadawać więcej obrażeń troszeczkę. Zobaczcie, 933, gdzie wcześniej tylko 200. Pluje, to bijemy jego przednią łapę. Zbita łapa. Pięknie. Teraz wszystko ma zbite, możemy się wycofać, bo eksplozja. Ajajaj. I szarża. O, jednak nie, okej. Okay. Teraz będziemy bić jego głowę już do końca. I myk. Nie trafiłem. Fala ognia. Będzie teraz szarżował teraz. Baitujemy znowu ataki. Nie fale ognia, tylko ataki. Come on, kumplu. No proszę cię, no nie rób mi tego. Daj się zabić. O jest, jaki uparty osioł, no. Przestań! Eksplozja. Serio? Naprawdę dostałem z tego? Szarża! Uwaga! Dlatego nie polecam stać nie wiadomo jak daleko, bo to was może trafić.
Okej, czyli głowę uleczył. Podchodzimy mu na plecy. No nie! No i lecimy dalej. Wyjtujemy atak, jest stary. Nie! Noż, kurde! Czwarte combo. Siwość mnie zabije. Myk! I powodź. Pięknie. Jeśli udało wam się pokonać nadzorcę, to teraz została tylko do pokonania amygdala. No ale z amygdalą to już chyba wiecie, jak się walczy, nie? Zaraz wrócimy się do snu tropiciela, trzeba się troszeczkę zregenerować oraz naprawić nasze rzeczy. Gdzie jest lampa? Halo, lampę mi ukradli. Chyba tam tylko przy bosie została lampa. Okej. Okay. A nie, dobra, bo ja w drugą stronę poszedłem, nieważne. Ja poszedłem do tyłu, tam skąd przyszedłem na samym starcie. Idźmy na dół. Okej, zostaną ostatni boss, jaką jest Amy. Nie będę teraz wydawał duszy, moi drodzy, na levelowanie. Zapomniałem wam o tym też wspomnieć, co mnie po pierwszym bossie już mogłem wam powiedzieć. Zostawcie sobie te dusze na rytualne krwi. Ogólnie rzecz biorąc, z racji tego, że jesteśmy w New Game Plus i zdobyliśmy wcześniej rytualną krew 5 poziomu, to możemy, zobaczcie, kupić sobie teraz rytualną krew 5 poziomu ze sklepu. Jej potrzebujemy dokładnie 9 sztuk, dlatego zużyjcie te dusze, które zdobyliście z tych bossów tutaj, w tym lochu, do kupienia, a bodajże potrzebujecie 6 sztuk, bo chyba też będziecie mieli 3 sztuki. Jeśli coś wam tutaj zabraknie, to proponuję ewentualnie sobie lekko wyfarmić szybciutko duszę w koszmarze Menzisa, tak będzie chyba najszybciej, najłatwiej. Bo dzięki temu eliminujecie sobie całkowicie ten motyw, w którym musicie farmić te krwi rytualne, a w tych, no, w tym lochu, gdzie mamy 50% HP, jest ciężko farmić. Jeden hit praktycznie nas zabija, dlatego też raczej proponowałbym sobie kupić te krwi rytualne. No i z racji tego, że ostatnim bossem jest Amy, to możemy sobie zlikwidować część tutaj. Ta prawa metamorfoza jeszcze może nam się przydać, lewa metamorfoza na kondycję również, ale no te zmierzchające jezioro jest totalnie bez sensu. Dlatego proponuję założyć sobie najlepszy księżyc, dzięki temu zdobędziecie troszeczkę więcej dusz i łatwiej wam będzie kupić krwi rytualne. Mając to za sobą, możemy iść. Jeśli chodzi o Amy, klasycznie birola wam dawać nie będę, bo to jest taka sama walka jak w przypadku pierwszej walki z Amy. Mam nadzieję, że nie muszę wam tłumaczyć po raz kolejny, jak z nią walczyć. Ewentualnie zamieszczę po prostu w opisie bezpośredni link z konkretnego momentu, w którym będę tłumaczył dokładnie walkę z Amy, bo walka jest ta sama, tylko po prostu mamy trochę mniej miejsca i ona ma więcej HP i więcej też bije. Prawdopodobnie na hita nas zabije. Aczkolwiek, no, różnie bywa. Od razu proponuję użyć sobie błękitnego eliksiru. Jesteśmy w trzeciej warstwie, to jest ostatnia warstwa już tego Dungeona. Przebiegamy sobie do drugich drzwi na prawo, zaraz za tym strażnikiem dawnych władców. Biegamy sobie do środka. Zeskakujemy na dół. I pierwsze wejście, pierwsza skrzynia po prawej stronie. I tutaj właśnie mamy dźwignię. Jeśli zginę, to trudno. Jeśli nie, to się wycofam i po prostu użyję sobie znaku topiciela. No niestety nie udało mi się użyć znaku. Co za flyer najgorszy, no. Wyjdziemy sobie tutaj po drabinie na górę, niech będzie. Teraz użyjemy. Do walki z Amy, tak jak wspominałem wam wcześniej, możecie użyć dowolnego papierka, ogień, piorun, nie ma znaczenia. Możecie też użyć sobie tutaj właśnie pustej skorupy widziadła. I tak naprawdę, no, baitujemy ataki, którymi będzie miała głowę nisko i atakujemy, kiedy możemy. To jest najzwyczajniej w świecie taktyka na Amy. Nie ma innej lepszej. Możecie też tutaj przyzwać zabójcę królowej, jeśli chcecie, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to miałoby sens. Jeśli wymasterujecie tą walkę z Amy, to tą pierwszą, to ta nie sprawi wam większego problemu. Po prostu musicie być bardziej uważni i nie dać się uderzyć.
A to jest akurat proste. Wstrzymamy się daleka. Daleko. I baitujemy ataki. To jest pierwszy z nich. Podchodzimy od razu. Cofamy się. Ten atak też możecie spaniszować, tylko że ona bardzo często właśnie leci od razu kolejny. Nie zawsze, ale zdarza się. Ponownie podchodzimy do głowy. Udało mi się trafić 3 razy, co jest tylko ciekawe. Teraz pluję, możemy podejść do łapki. Niestety za późno troszeczkę. Wycofujemy się i znowu baitujemy. Chcecie ponownie pluć? Teraz udało mi się uderzyć, na szczęście. No dawaj. Ponownie pluję. Też możemy spaniszować? Nie. Teraz dopiero. Przyznam, że klasycznie sprintujemy w lewo bądź w prawo. Mamy możliwość uderzenia głowy. Gramy bezpiecznie. Widzimy, że podchodzi do jednej ściany za blisko, to możemy wtedy przejść po jakimś tam ataku troszeczkę dalej i zrobić sobie troszeczkę miejsca. Pamiętajcie, macie ma dosyć mało areny. W porównaniu do tej, co jest w koszmarze, w granicy koszmaru, tutaj jest miejsca naprawdę mało. Musicie wykorzystywać każdy centymetr wolnego miejsca, wolnej przestrzeni. Dobrym takim środkiem wyznaczenia sobie, czy brakuje nam miejsca z tyłu, jest to, że jeśli ona podejdzie do przodu 3 razy, to proponuję wtedy obracać się gdzieś dookoła i dopiero wtedy znaleźć sobie troszeczkę więcej miejsca. Wszystko też jest zadane. Bardzo fajnie, możemy się wycofać klasycznie. Wchodzi w drugą fazę. Teraz będzie miała moc tajemną na swoich atakach. Będzie częściej właśnie spamować tym laserkami na przykład. Baitujemy trzecią fazę, musimy wejść do trzeciej fazy, wtedy stoimy pod dupką i baitujemy skoki. Uleczyła sobie głowę. Jeśli nie możemy podejść do głowy, spokojnie bicie łapki, to też działa. To jest też dobry atak, żeby zaatakować. Za daleko stałem, ale zdążył uderzyć łapkę. Będzie pluć. Wszędzie dookoła. Poczekajmy, aż to zniknie. Utrąc za dobrażenia. I spowolni nas. Tutaj klasycznie nie blokujemy celu w ogóle. Nie warto. Dobry atak, żeby zaatakować. Nie trafiłem drugi raz, niestety. Wyrywa sobie ręce, to wchodzimy na dupkę i baitujemy skoki. Wracamy znowu pod dupkę i baitujemy skoki. Tam, gdzie ma ogon, tam będzie spadać, tam będzie głowa. Patrzcie sobie na ogon, czyli tam. Niestety troszeczkę za bardzo poszedłem do przodu. Cofujemy się, leczymy się, znowu skok. I wracamy pod dupkę. Skok. Krytyczek. Jeszcze przeżyje. Wracamy pod dupkę, klasycznie baitujemy dalej skoki.
zamek dali. Naprawdę to prosty boss. Mimo, że mamy 50% HP, to musimy tylko po prostu nie dać się zabić, nie dać się trafić. Raz dostałem niestety obrażenia, ale z racji tego, iż miałem prawą metamorfozę, to przeżyłem najzwyczajniej w świecie. I otrzymujemy wielki kielich Ptumeru Ithil oraz jeden z najlepszych klejnotów odżywczych, jakie możecie zdobyć w grze. On jest genialny właśnie, jeśli chodzi o jakiś mód grzmot, jeśli chodzi o jakieś bronie, które mają zarówno atak od mocy tajemnej, jak i od zwykłych obrażeń fizycznych. No i fragment krwawego kamienia. Zobaczcie, pokażę ten klejnot, to jest po 6 poziomu, który jest jednym z najwyższych. 19,3% ataku ogólnie do wszystkich tutaj obrażeń, atak na odsłoniętych dodatkowo i PD wciąż spadają, więc niestety no z racji tego, iż mamy taką klątwę, to niestety nie będę mógł go używać. No i Amy była ostatnim bossem tegoż lochu Kielicha. Ale moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zostaną do przejścia ostatni loch Kielicha, cały, w którym pokonamy Królową Jarnam oraz jeden mały loch, w którym pokonamy tylko pierwszego bossa, aby zyskać ostatnią broń potrzebną do achievementu i tym samym otrzymać platynę. Dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że was czegoś nauczyłem. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w następnych odcinkach na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć. Kurde, nie to zrobiłem.